paru tygodni rozważamy sobie temat, jakim jest Duch Święty. A więc mówimy o Duchu Świętym. A mówimy o tym z tego ważnego powodu, ponieważ rozpoczęliśmy rozważanie na temat chrztów. I jak pamiętacie, Jan Chrzciciel wymienił trzy różne od siebie chrzty. Po pierwsze powiedział, ja was chrzczę wodą, ale ten, który idzie za mną, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Chrzest wodny sobie omówiliśmy, zakończyliśmy ten temat, a weszliśmy w ten drugi temat, chrzest Duchem Świętym. No ale jak mówić o chrzcie w Duchu Świętym, skoro nie mówiliśmy nic o samym Duchu Świętym? O wodzie niewiele trzeba mówić, no bo to jest H2O, składnik i cóż, tu niewiele można mówić. Może być czysta, brudna, ciepła, zimna, ale o Duchu Świętym, w którym nas Chrystus zanurza, o, mówić można bez końca. Mówić można wiele. I mówiąc o Duchu Świętym, już umówiliśmy pewne ważne tematy, pewne ważne informacje, kim jest Duch Święty, co to znaczy chrzest w Duchu Świętym, jak rozpoznać, czy chrzest w Duchu Świętym jest autentyczny, czy też jest imitacją, a więc fałszywym przeżyciem. Ale mówiąc o Duchu Świętym, bracia i siostry, nie można pominąć faktu, że to od Niego także pochodzą dary i owoce Ducha Świętego. A więc Duch Święty jest także tym, który udziela darów, charyzmatów, ale także owoce są nazwane owocami Ducha Świętego. I chcemy dzisiaj właśnie rozpocząć ten temat. Dary i owoce Ducha Świętego. Gdy czytamy Nowy Testament, to zauważamy taką oto kolejność. Bóg Ojciec jako dawca dał nam największy dar, jaki kiedykolwiek mogło dać, ofiarować niebo. Zapytacie, o jaki to dar chodzi? No, myślę, że każdy z nas na pamięć zna Ewangelię Jana 3,16. A w Ewangelii Jana w rozdziale 3, wierszu 16 jest mowa o tym największym darze nieba. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. A więc kim jest Jezus? Jest darem. Bóg Ojciec nam darował dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. To jest największy dar. Nie ma większego daru niż dar darowany nam przez Ojca. Ale też pewnie pamiętacie, że Jezus przez 3 lata usługiwał w Ziemi Świętej. A im bardziej Jego służba dobiegała do końca, im bardziej zbliżał się do krzyża, im bardziej był świadomy, że Jego służba się kończy i zwieńczona zostanie śmiercią na krzyżu, tym coraz częściej mówił, że kiedy zmartwychwstanie, będzie prosił Ojca, aby posłał nam inny dar. Mianowicie dar Ducha Świętego. Jakżeż często mówił, słuchajcie, mówił do uczniów, którzy go nie rozumieli do końca, słuchajcie, dla was to jest lepiej, żebym ja odszedł, bo jeśli ja nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, ale jeśli ja odejdę, poślę go do was. A więc coraz częściej Pan Jezus wspominał o innym darze, a mianowicie o darze Ducha Świętego. I Pan Jezus użył w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 16 wierszu, bardzo ciekawego określenia. Bardzo ciekawego określenia. Pozwólcie, że wam to przeczytam. Pan Jezus powiedział tak. Ja prosić będę Ojca i dawam, czyli to jest także dar, i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Drodzy, Pan Jezus tu użył charakterystycznego, ciekawego słowa. W języku greckim, bo to Nowy Testament został napisany przecież w języku greckim, jest tu użyte słowo allos
Parakletos. Parakletos to znaczy pocieszyciel, adwokat, ten, który się wstawia. Parakletos, a więc Duch Święty. Natomiast to słowo allos jest wielce wymowne, bo słowo allos oznacza innego w tym samym gatunku, w tym samym rodzaju. Wiecie, że inny to może oznaczać mniejszy, może oznaczać większy, może oznaczać zupełnie inny. A więc kiedy mówimy, dam ci coś innego, to może to oznaczać zarówno mieć mniejszą wartość i większą wartość, ale to słowo allos oznacza, poślę wam pocieszyciela tego samego rodzaju, jak ja jestem. A więc ani większy, ani mniejszy. I tym to słowo allos właśnie określa, mówi, że Duch Święty to nie jest jakaś mniejsza osoba. To nie jest ktoś mniej wartościowy niż Pan Jezus, niż był Pan Jezus. Ani też nie możemy powiedzieć, że jest kimś większym. Pan Jezus powiedział, używając słowa allos, tego samego rodzaju pocieszyciela, jakim ja jestem, wraz z Ojcem wam poślemy. A więc kiedy mówimy o Duchu Świętym, nie myślmy, że to jest drugiej kategorii posłaniec z nieba. Nie myślmy, że to jest też ktoś większy niż ten posłaniec, o którym czytaliśmy w 3 rozdziale, w 16 wierszu Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi na tym samym poziomie. A więc taki sam, jak ja jestem, powiedział Pan Jezus. A więc drugim darem danym przez Ojca i przez Jezusa jest dar Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego. Ale kochani, chcę jeszcze coś powiedzieć. Teraz ten dar, jakim jest Duch Święty, udziela również od siebie samego dary Kościołowi. Te dary udzielane przez Ducha Świętego Kościołowi nazywają się charyzmaty, charyzmatami, od słowa charyz, łaska. A więc Duch Święty także udziela swoich darów. Popatrzcie, jak błogosławiony Bóg Ojciec jest szczodry. Nie tylko sam dał, wraz z swoim Synem dali, ale też ich posłaniec, Duch Święty, udziela darów. Darów Ducha, charyzmatów. Będziemy o tych darach mówić, bo ich jest trochę, ponad 25, choć my znamy w zasadzie tę główną, podstawową listę przedstawioną w 1 liście do Koryntian w 12 rozdziale. Tak, to jest ta podstawowa lista, ale jak się zorientujecie w pewnym momencie, to nie jest zamknięta lista. Darów jest zdecydowanie więcej. Jest ich ponad 25. Ja nie mogę powiedzieć, że jest tylko 9 darów, bo bym wtedy powiedział, Duchu Święty, ty tylko masz tyle możliwości. A więc ty nie masz więcej możliwości. Ty nie możesz dać więcej. Czy możemy tak powiedzieć o Duchu Świętym? Że Jego możliwości się kończą tylko na 9 darach? No nie, to byśmy wtedy musieli Go ograniczać. A nie wolno ograniczać Ducha Świętego. Jest 25 darów wymienionych na kartach Nowego Testamentu. Ale ja mam wątpliwości, czy to są wszystkie. Wydaje mi się, że to nie jest też lista zamknięta, że jest ich jeszcze zdecydowanie więcej. No powiedzmy sobie, takiego daru w 1 liście do Koryntian w 12 rozdziale nie ma jak dar gościnności. A czy jest taki dar? No jest. Będziemy o tym mówić. Jest taki dar gościnności. Ale to sobie zostawimy na później. No więc kto tym obdarza ludzi, którzy potrafią być gościnni? Kto ich obdarza taką zdolnością? Duch Święty. I ten dar jest wręcz nazwany dar gościnności. No ale nie wyprzedzajmy faktów, do tego kiedyś dojdziemy. Do tego kiedyś dojdziemy i zobaczycie, że jest więcej niż 9 darów. Te 9 darów to jest lista podstawowa, fundamentalna, ale jest ich zdecydowanie więcej. Charyzmatów jest zdecydowanie więcej. Duch Święty obdarza nas charyzmatami.
O, będziecie zszokowani, kiedy wam powiem, że nie ma wśród was nikt, ani jednej osoby, która by nie była obdarowana przynajmniej jednym darem. Problem w tym, że my tego nie wiemy. Każdemu z nas jest dane. Tak jest napisane. Problem tylko, rozszyfrować, jakim darem mnie Pan obdarzył. Wróg robi wszystko, żeby nas przekonać, że my nie, do niczego się nie nadajemy, że my nie mamy żadnego daru. Siedzimy, no bo wtedy siedzimy i nic nie robimy, bo ja nie jestem taki jak pastor, jak ten, jak tamten, no więc ja się do niczego nie nadaję. O nie, nie, chcę z tego błędu co niektórych wyprowadzić. Ale o tym będziemy mówić, kiedy będziemy omawiać poszczególne dary. Nie musisz być od razu kaznodzieją, ale jeśli umiesz lepić pierogi i zaprosić kogoś na te pierogi, to już jest dar gościnności. Prawda? No a wszystkie chyba nasze panie potrafią lepić pierogi. Nie wszystkie. No to co potrafisz robić? Kluski? Kołacze. No przecież tego nigdzie w Polsce nie zażyjecie. Nie spożyjecie takich jak tu, a więc to jest dar. No ale zachęcam tylko do przychodzenia, bo w pewnym momencie będziemy o tym mówić. Ale widzicie, to też nie są wszystko, to też jest nie wszystko, co nam niebo darowało. Bo w liście do Efezjan jeszcze o czymś czytamy. W liście do Efezjan czytamy jeszcze, że zmartwychwstały Pan, ten, który zstąpił do niskości, i został wywyższony na wysokościach, także głowa Kościoła Chrystus, temu Kościołowi dał dary, jakie za chwilę wymienię. A więc tak, Bóg Ojciec dał dar, Bóg Ojciec i Syn dali dar, Duch Święty jest tym darem, Duch Święty teraz daje dary, ale także sam Jezus, zmartwychwstały, wywyższony, swój Kościół obdarzył darami. Wiecie, jakimi? Aha, pewnie myślicie o tym samym, co ja. On dał niektórych apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli, pastorów i nauczycieli. Kim oni są? Bożymi darami. Tak, tak, to są Boże dary. Wyobrażacie sobie zbór bez pastora? Wyobrażacie sobie stado owiec bez pasterza? Prawdopodobnie by się rozproszyło wkrótce. A zatem Bóg wie, ale zostawimy sobie to na później. Bóg wiedząc o tym, obdarzył swój Kościół ludźmi, którzy mają kwalifikacje do tego, żeby być apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami. Ale to jest, ja tylko chciałem zasygnalizować, że cała Trójca obdarowała nas wspaniałymi darami. A powiada Jakub, że wszelki dar, który z nieba zstępuje, jest dobry, jest doskonały. No więc chwała Bogu za to, że On jest tak szczodry, że tak hojny. Już wkrótce będziemy obchodzić pewne święta. Pamiętajmy, żeby Bogu dziękować za obdarowanie Kościoła, za obdarowanie Go poprzez posłanie Jezusa Chrystusa, za obdarowanie poprzez posłanie Ducha Świętego, dziękować także za to, że Duch Święty objawia swoje dary, no a też dziękować Bogu za tych, którzy są w przełożeństwie. No więc wchodzimy do bardzo ważnego tematu, jakim jest dary i owoce Ducha Świętego. I tu muszę od razu na samym wstępie powiedzieć, że nie wolno, a niestety to się gdzieniegdzie daje zauważyć, nie wolno, absolutnie nie wolno, nie wolno zajmować takiej oto pozycji. My jesteśmy w głównej mierze zainteresowani darami. A to jest, i to się, to grozi grupom, kościołom
charyzmatyczno-zielonoświątkowym, a więc nam, przeakcentowywanie darów, natomiast postponowanie, takie lekceważenie czego? Owoców. Ktoś kiedyś powiedział tak, my się owocami nie interesujemy, zostawiamy je braciom baptystom. Nas interesują dary, power, moc, to jest to. Ale z drugiej strony, nie wolno przeakcentowywać z kolei owoców i mówić, a my jesteśmy zainteresowani tylko owocami, a więc jakością życia, ale nie interesują nas dary mocy. Nie interesują nas dary Ducha Świętego. Biblia takich stanowisk nie podziela. Biblia to równoważy. I niech mi będzie wolno pokazać wam dzisiaj może 2 albo 3 przykłady, że nie wolno darów wywyższać, a owoce poniżać. I nie wolno owoce wywyższać, natomiast pogardzać darami. Bać się darów, no żeby przypadkiem ktoś językami nie przemówił, bo powiedzą szalejecie. To jest użyte w odpowiednim kontekście. I ten kontekst trzeba znać. Paweł nie ostrzega, tylko normuje możliwości mówienia innymi językami. Ale raz jeszcze podkreślam, to musi być zrównoważone, zbalansowane. Dary i owoce. No, zapytam po pierwsze, ile liczy podstawowa lista darów ducha? Już o tym mówiłem. Jeśli ktoś zważał, to pamięta. 9. A ile jest owoców ducha? 5 rozdział listu do Galacjan? Ktoś mi podpowiada, też 9. Dlaczego nie 10? Tylko 9. Dlaczego nie 10 darów, a powiedzmy 9 owoców? Tylko tu 9 i tu 9. Przez to Bóg chce podkreślić, że to musi być zbalansowane. Prawda? To musi być zbalansowane. Nie może być tak, że tylko dary, i nie może być tak, że tylko owoce. Dary pochodzą od Ducha Świętego i owoce pochodzą od Ducha Świętego. Ten sam dawca udziela i tego, i tego. Więc nie możemy mówić, my tego chcemy, a tego nie chcemy. I to jest niezbędne Kościołowi. A niestety daje się zauważyć takie właśnie segregowanie i takie ograniczanie tych albo tych darów Ducha Świętego. Jeszcze jeden przykład z Nowego Testamentu, a potem pójdziemy do Starego Testamentu. Zapytam was, pewnie wiecie, że 12 rozdział 1 listu do Koryntian poświęcony jest darom Ducha Świętego, tak? Tak, w całości jest poświęcony darom Ducha Świętego. I kończy się ten 12 rozdział 1 listu do Koryntian w taki oto sposób. W taki oto sposób. Starajcie się też usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Muszę wam od razu powiedzieć, że ten wiersz z języka oryginalnego można tłumaczyć i to nie robiąc błędu, także inaczej. A więc nie jako imperatyw, nie jako coś, co Paweł nakazuje, starajcie się usilnie o lepsze dary, o większe dary. To z tym tłumaczeniem czasem mamy problem, bo zastanawiam się, czy można tak powiedzieć, że dary, które od Ducha Świętego, jedne są większe, a drugie mniejsze? Czy możemy sobie wziąć listę darów w 12 rozdziale od 7 wiersza i powiedzieć, a tym małym to ja nie jestem zainteresowany. Ja jestem zainteresowany tym wielkim. Ale czy tak można? W związku z tym ja nie bardzo to tłumaczenie przyjmuję, że są większe i są mniejsze.
W moim przekonaniu wszystkie dary są ważne i wszystkie są wielkie i wszystkie są błogosławione i ktoś mi podpowiada i słusznie potrzebne. A więc nie można segregować na lepsze, gorsze, większe, mniejsze. Dlatego nie w niektórych tłumaczeniach, co mi bardzo odpowiada, z czego się cieszę, jest napisane tak: staracie się. A więc Paweł zauważył, że Koryntianie starali się o dary ducha. Nie pisze, w jaki sposób oni się starali. Może pościli, może się modlili. Pewnie tak. I on to zauważył, mówi: tak, tak, dobrze, staracie się usilnie o dary Ducha Świętego, a ja wam pokażę jeszcze wspanialszą drogę do darów Ducha Świętego. Tak ten wiersz można też tłumaczyć. A więc on nie neguje tego, że oni się starają w jakiś tam sposób nam niewiadomy, ale on mówi, że im pokaże inną, lepszą drogę. Staracie się też usilnie o większe dary łaski, ale ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą niż ta, na którą weszliście i którą praktykujecie. No i zapytacie mnie teraz, albo Pawła zapytajcie: Pawle, która to ta droga lepsza, o której ty mówisz? Która to jest ta droga? I nagle się dowiadujemy, że tą drogą jest miłość. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą i tak dalej. I oto od 4 wiersza Paweł rozkochuje się, rozpisuje się na temat miłości. Podobno nikt nie napisał tak wspaniałego hymnu na temat miłości, jak właśnie 13 rozdział 1 listu do Koryntian. A miłość jest czym? Darem czy owocem? Uważajcie, uważajcie, żebyście się nie pomylili. Bo czasem się słyszy, jak się mówi, że miłość jest darem. No więc można wtedy powiedzieć tak: słuchaj, ja nie mam tego daru, więc nie jestem zobowiązany, żeby miłować. Mogę nienawidzić, bo nie mam tego daru. Miłość nie jest darem. Miłość jest owocem. A wszyscy musimy przynosić owoce. Nawet jeśli nie masz daru czynienia cudów, to musisz miłować. Mimo wszystko. Prawda? I Paweł im pokazuje: słuchajcie, dobrze robicie, że się staracie o dary ducha, a ja wam pokażę drogę najdoskonalszą do darów ducha. A tą drogą jest miłość. Miłość. Tak, bracia i siostry. Cokolwiek nie wypływa z miłości, mam wątpliwości, czy to pochodzi od Ducha Świętego. Jeśli ktoś chce imponować i to z tego źródła wynika jego działanie, to może się dziać. Ale jeśli to nie wypływa z miłości, to należy mieć wątpliwości, czy to nie jest zwiedzenie, o którym mówiliśmy na poprzednim wykładzie. I zauważcie, u Pana Jezusa, i dalej idąc, zakończmy ten temat. 12 rozdział mówi o darach. 13 rozdział mówi o owocach. A 14 rozdział wraca do darów. I ktoś to bardzo pięknie porównał, że jest to taki, no Amerykanie, oni zawsze, kiedy mówią, to myślą o hamburgerach, o sandwichach, a więc o kanapkach. Że pierwsza część to są dary, tam w środku są owoce i na górę znowu druga kromka to są dary. Więc nie można rozdzielać. To musi iść razem. To musi być iść zawsze w parze. Pan Jezus, bo On jest przecież dla nas wzorem. Zgadzacie się ze mną, że On niczego nie czynił z obowiązku. Jego nikt nie przymuszał. Wszystko, co czynił, czynił z miłości. Ale niech mi wolno będzie zauważyć, że On, gdy spotkał ślepego człowieka, to nie tylko mówił: o ślepy człowieku, jakżeż ja Ciebie bardzo kocham.
i odchodził. Może go jeszcze pogłaskał, przytulił i odchodził. Czy taki przypadek znacie? A więc okazał mu owoc, miłość. Nie, Jezus szedł dalej. Jezus zdjęty litością, współczuciem, kiedy zobaczył tego człowieka całego pokrytego trądem, pamiętacie Kafarnaum? I wyszedł mu na spotkanie człowiek cały pokryty trądem. I Jezus spojrzał na niego i czytamy w drugim rozdziale Ewangelii Marka, zdjęty litością, współczuciem, a to jest owoc. Powiedział, bądź oczyszczony. A to już jest dar czynienia cudów albo dar uzdrawiania. A więc Jezus nie tylko objawiał owoce, manifestował owoce, ale także dary. Nie tylko dary, ale także owoce, bo wszystko, co Jezus czynił, wypływało z głębokiego współczucia, z głębokiej miłości. I muszę wam powiedzieć tak, że wtedy najszybciej się dary objawiają. Kiedy człowiek jest przepełniony współczuciem, litością, kiedy widząc człowieka nieszczęśliwego, cały jest poruszony jego widokiem, wtedy jakżeż łatwo Bogu się posłużyć, aby pomóc temu człowiekowi. Ale jeśli ktoś jest zobojętniały, to nie może oczekiwać, że Bóg się będzie nim posługiwał. A przejdźmy do Starego Testamentu. Pewnie ten temat, ten przykład ja już swego czasu przy innej okazji przekazywałem, podawałem, ale niech mi wolno będzie go dzisiaj powtórzyć, ponieważ ten przykład związany jest właśnie z tematem, który omawiamy. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 28. I tu w rozdziale 28 spotykamy pierwszego kapłana Boga, jakim był niewątpliwie Aaron. Powiecie, nie, pierwszym kapłanem Boga był Melchisedek, który pojawia się już w życiu Abrahama, kiedy Abraham powraca z zwycięskiej bitwy z królami, którzy uprowadzili Lota. Tak, zgadza się, ale Melchisedek w liście do Hebrajczyków nazwany jest kimś, kto jest bez początku i bez końca, podobny do Syna Człowieczego. A więc należy wnioskować i tak się twierdzi, że tu sam Chrystus, ale jeszcze nie objawiony jako Mesjasz, bo to było w Starym Testamencie, ukazał się Abrahamowi. On też jest kapłanem na wieki. Ale w 28 rozdziale spotykamy pierwszego kapłana, którego Bóg z imienia powołał, a tym kapłanem jest Aaron. 28 rozdział, pierwszy wiersz. A ty każ stanąć przed sobą spośród synów izraelskich Aaronowi, swemu bratu, i jego synom z nim, aby pełnił mi służbę kapłana. Aaron, Nadab i Abihu, Eliezer i Atamar, synowie Aarona. A więc Bóg z imienia powołuje tu Aarona na swojego kapłana. No i potem czytamy o różnych detalach, które Bóg nakazuje, aby miały miejsce w stroju Aarona, w jego zachowaniu. Przede wszystkim Aaron miał być namaszczony. Nie mógł pełnić służby bez namaszczenia. A więc miał być namaszczony. A co znaczy namaszczenie? Słowo Mesjasz znaczy namaszczony. A więc także kapłan Nowego Testamentu został namaszczony. Aaron także miał być namaszczony, zanim podjął służbę. I oto, nie będę przypominał, że w Nowym Testamencie my wszyscy jesteśmy kapłanami. Czy pamiętacie, co powiedział Piotr i co powiedział Jan? Że rodem kapłańskim jesteście. Kapłanami Boga i Ojca jesteście. Jeśli w to nie wierzysz, czytaj Pismo. Mogę wam to miejsce zadedykować raz jeszcze. Apostoł Piotr powiada w swoim pierwszym liście, że wy jesteście rodem kapłańskim, ludem królewskim. I to samo w objawieniu świętego Jana, w pierwszym rozdziale Jan pisze,
że Chrystus umiłował nas, umarł za nas i uczynił nas rodem kapłańskim. Dzisiaj już nie ma Arona jedynego. Dzisiaj my mówimy o powszechnym kapłaństwie. A więc my wszyscy jesteśmy kapłanami Boga i Ojca. Ale pewne obowiązki, pewne warunki, pewne zadania się nie zmieniły. Tam były one może w formie fizycznej pokazywane, a my mówimy o stronie duchowej. I oto dochodzimy do pewnego zrozumienia, do pewnego momentu. Aaron, kapłan, miał być ubrany w odpowiedni strój. No, każdy detal tego stroju ma nam coś do powiedzenia. Naprawdę ma nam coś do powiedzenia. Ale my dzisiaj skupimy się tylko na wierszu 34. W tymże 28 rozdziale, wierszu 34, 33 i 34 jest tak napisane. A więc na jego dolnych szatach, to znaczy na tym płaszczu z fioletowej purpury, który miał nosić Aaron, na jego dolnych brzegach zrobisz dookoła, i tutaj dochodzimy do pewnego zdumienia. Zrobisz dookoła po pierwsze jabłuszka granatu z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu, a między nimi, między tymi jabłuszkami wokoło złote dzwoneczki. I wiersz 34. Złoty dzwoneczek i jabłuszko granatu i znowu złoty dzwoneczek i jabłuszko granatu będą dookoła na dolnych brzegach płaszcza. Więc przede wszystkim zadajmy sobie pytanie. Ile było jabłuszek i ile było dzwoneczków? Tyle samo. Nie było więcej ani tych, ani tych. No a teraz dochodzimy do bardzo ważnego pytania. Co oznaczają te złote dzwoneczki, a co oznaczają te granatowe jabłuszka? Ja już to swego czasu mówiłem, wybaczcie, że się powtarzam. Złote dzwoneczki, mówi się, że symbolizują dary ducha. Te złote dzwoneczki, kiedy kapłan wchodził do miejsca najświętszego i powiedzmy sprawował tam posługę, poruszał się, to te złote dzwoneczki wydawały głos, dzwoniły. Dzwoniły i to oznaczało przede wszystkim, że kapłan żyje, bo mogło się zdarzyć. I Pan Bóg przed tym przestrzegał, że nie wolno wejść na przykład nie będąc oczyszczonym, bez krwi, bo poniesie śmierć. I mogło się zdarzyć, że kapłan niegodnie wszedł do miejsca najświętszego albo zrobił coś, czego nie powinien był zrobić. I tak pamiętacie, synowie Arona nieopatrznie postępowali, nieostrożnie postępowali i poginęli. Mogło się zdarzyć, że kapłan również coś tam zrobił, czego Bóg nie nakazywał, mógł umrzeć. Ludzie, którzy stali na zewnątrz, bo tylko kapłan i to raz w roku mógł wejść do miejsca najświętszego, ludzie stali na zewnątrz, nasłuchiwali. Żyje kapłan, czy nie żyje? A po czym poznawali, że żyje? Dzwoneczki dzwoniły. Tak, dzwoneczki wydawały głos. Dzwoneczki wydawały głos. Jeśli by dzwoneczki przestały dzwonić, oj, to byłaby tragedia. Dlatego ludzie się cieszyli, kiedy słyszeli, że kapłan żyje, że ofiara jest przyjmowana, że Bóg zaakceptował jego wejście i ofiarę, jaką składa. Po czym to poznawali? Bo dzwoniły dzwoneczki. Ja nie wiem, ale gdzieś słyszałem, że na wszelki wypadek, kapłan wchodząc do miejsca najświętszego, miał do nogi przywiązany sznur. Z jednego powodu. Gdyby, powiedzmy, no, stało się nieszczęście i umarł tam przed skrzynią, no to jak go stamtąd wyciągnąć? Nikt nie miał tam prawa wejść. Kto bykolwiek tam wszedł, śmiercią by umarł. To tylko najwyższy kapłan miał raz prawo w roku tam wejść. No i więc jak go wyciągnąć, jeśli by się to nieszczęście zdarzyło?
Kto by się odważył wejść do miejsca najświętszego, jeśli nie był do tego prawdopodobnie tak jak innymi razy, kiedy dotykano skrzyni, padali martwi. Pamiętacie, setki nawet ludzi padło martwych, kiedy skrzynia wracała od Filistynów, a ludzie zaglądali z ciekawości do środka, padali śmiercią. Umierali śmiercią. No więc jak teraz go wyciągnąć stamtąd? No i prawdopodobnie mówi się, że właśnie sznur był przywiązany do jego nogi i gdzieś tam na zewnątrz, w miejscu świętym, gdzie już ludzie mogli być, również był przywiązany do jakiegoś słupa albo ktoś go trzymał i nasłuchiwali, czy dzwoneczki dzwonią. Jeśli dzwoneczki dzwoniły, no to wszystko w porządku. Spokojnie oczekiwali, aż kapłan wyjdzie, podniesie ręce i pobłogosławi lud. Ale gdyby dzwoneczki przestały dzwonić, przez jakiś czas by nie dzwoniły, to prawdopodobnie właśnie za ten sznur wyciągnęliby tego kapłana z miejsca najświętszego. A więc co sygnalizowały złote dzwoneczki? Po pierwsze, sygnalizowały, że kapłan żyje. A po drugie, dlaczego złote? Dlaczego nie miedziane? Dlaczego nie żelazne? Bo złoto symbolizowało wartość. A więc możemy z tego wyciągnąć dwa co najmniej wnioski. Jeśli w kościele nie dzwonią dzwoneczki, dopowiedzcie sobie raz dalej, to kościół jest martwy. Skoro dzwoneczki nie dzwonią. Wiecie, to o tym też mówić później będziemy. Że ludzie, żeby się usprawiedliwić, powymyślali śmieszne historie. Żeby usprawiedliwić swoją nieduchowość, powymyślali, że czas darów Ducha Świętego się zakończył wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Problem w tym, że tego nie ma w Biblii. Będziemy o tym mówić. Inni wymyślili, że tak, w momencie, kiedy Biblia została skompletowana, dary Ducha Świętego ustały. Ale gdzież to jest napisane? A skoro to nie jest napisane, ja nie mam prawa w to wierzyć. Cenię wielkich teologów, którzy to powymyślali, ale bardzo często wydaje mi się, że to są herezje. To są herezje. Ale nie wyprzedzajmy faktów, będziemy o tym mówić. No więc po pierwsze, to dzwonienie oznaczało, że kapłan żyje. Jeśli w kościele nie manifestują się, nie objawiają się dary ducha, a więc nie dzwonią dzwoneczki, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. To znaczy, że coś z tymi kapłanami Boga XXI wieku jest nie tak. Bo dzwoneczki powinny dzwonić. Tak czy nie? Powinny dzwonić, a skoro nie dzwonią, to znaczy, że coś jest nie tak. Co to jest nie tak? Co jest nie tak? Kapłani prawdopodobnie leżą martwi albo zobojętnieli. No a co znaczy owo złoto? Dlaczego ze złota? To oznacza cenność darów. Nie wolno mówić, że dary, my nie jesteśmy zainteresowani darami. To właśnie złoto pokazuje, że to jest coś bardzo cennego. Że Kościół bez tego się obejść nie może, jeśli się nie chce zamienić w martwą rutynę. A zatem Paweł miał rację, kiedy pisał do Koryntian. Starajcie się usilnie o dary ducha. Dzisiaj staramy się o wiele rzeczy, ale nie staramy się o dary. A nawet niektórzy się w wielu miejscach się boją ludzie darów. Boją się darów i zaraz przychodzą im na myśl, a to, a tam się stało, a tam się stało, a tam prorokowali i fałszywie prorokowali, a to. To nie są usprawiedliwienia. Nawet jeśli, ale też będziemy o tym mówić, nawet jeśli mamy argumenty, że gdzieś nadużyto darów, to czy dary są temu winne? Czy ludzie, którzy zepsuli sprawę, niewłaściwie się nimi posługiwali? Pytam, kto? Czy dary ducha były winne, czy Samson był winien?
Samson. To on całą noc spędził z ladacznicą, a Bóg mimo wszystko jeszcze go nie pozbawił od razu mocy, bo jeszcze mu okazywał łaskę. Ale to nie były dary winne. Nie dar mocy był winien. To naczynie było pęknięte, jakim był Samson. Nie można więc winić darów. Trzeba raczej zwracać uwagę na naczynie, aby nie zawstydzało Ducha Świętego, który darował dary. Dobrze, ale idziemy dalej. A co znaczyły granatowe jabłuszka i co znaczą granatowe jabłuszka? Granatowe jabłuszka, tak jak powiedziałem, symbolizują owoce ducha. Ja nie wiem, czy ja widziałem owoce granatowe jabłuszka, czy nie, ale w komentarzach na temat granatowych jabłuszek wyczytałem, że mają one słodki smak i pociągający, apetyczny widok. Ktoś, kto stanął przed granatową jabłonią i patrzył na granatowe jabłuszka, to podobno mu ślina ciekła. Podobno nie wolno stawać przed orkiestrą dętą i z cytryną, bo was opluje. Bo powoduje taką reakcję. Cytryna podobno powoduje. Ja nie próbowałem tego, nie chciałem się narazić. Ale możecie spróbować, jak będą gdzieś dąć w trąby, zacznijcie wyciskać im cytrynę. Podobno tak właśnie się reaguje, jeśli się patrzy na granatowe jabłuszka. Człowiek na nie patrzy i nagle w nim wzrasta apetyt. I co nam to mówi? Że my, kapłani Boga, powinniśmy tak żyć, aby ludzie, którzy na nas patrzą, tracili apetyt? Żeby w nich wzrastał apetyt. Ja też tego chcę. Ja też bym chętnie to zjadł. Ja też. Popatrzcie, rozpadają się małżeństwa. Popatrzcie, młodzież żyje rozwiąźle. Popatrzcie. Ludzie muszą widzieć w nas, kapłanach Boga, inną formę życia. I nie wszyscy tego zapragną, ale niechże zapragną. To nie dary. Nie dary pociągają. Owoce pociągają. Aby ludzie widzieli miłość. Miłość. A więc jest kładziony nacisk na to, że powinniśmy jako kapłani Boga objawiać owoce ducha. A jakie to są owoce, będziemy mówić i każdy z nich będziemy charakteryzować po kolei. A więc owoce ducha, bo one pociągają ludzi. Dary pomagają, ale owoce pociągają. Owoce pociągają ludzi. Bo ludzie, widząc dobre czyny was, będą chwalić Ojca, bo Ojca, który w niebie jest. Czytajcie o cały 17 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi o miłości, o tym, co pociąga ludzi. No a w liście do Rzymian w 5 rozdziale jest powiedziane, że miłość, która jest przecież tym podstawowym, fundamentalnym owocem, miłość, może to przeczytamy, żeby było wszystko na miejscu. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Któż więc rozlewa miłość w naszych sercach? Duch Święty. To jest owoc. I widzicie, to nie jest dar, bo nie każdy jest obdarowany tym samym. I ktoś mógłby, tak jak powiedziałem, już usprawiedliwiać się i mówić: chwileczkę, ja nie mam daru miłości, a więc nie oczekuj ode mnie miłości. Duch Święty pragnie, aby każdy z nas był, charakteryzował się i owocami, i darami. I darami, i owocami.
A więc jedno i drugie jest ważne, bo pochodzi z ważnego źródła, jakim jest Duch Święty. Odrzucając dary, odrzucasz dawcę. Odrzucając owoce, odrzucasz tego, który powoduje ich wzrost. Dlaczego ludzie nie przyjmują daru, jakim jest Jezus Chrystus? Odrzucają. Ludzie odrzucają dar Jezusa Chrystusa i poniosą kiedyś za to konsekwencje. Nie słuchajcie, Bóg nas nie będzie rozliczał, to znaczy Bóg nie będzie rozliczał ludzi kiedyś na sądzie ostatecznym. Słuchaj, dnia takiego i takiego, o godzinie takiej i takiej źle pomyślałeś. Czy wiecie, ile by to zajęło, gdyby mnie chciał Bóg tak porozliczać? A iluż ludzi żyło i żyje na świecie? A dnia takiego i takiego skłamałeś. Podobno, tak mówią niektórzy, nie tak będzie Bóg rozliczał tych, którzy staną przed sądową stolicą Chrystusową. Jak? Co uczyniłeś z moim darem? Przyjąłeś? A zatem, skoro przyjąłeś, bądź usprawiedliwiony, bo twoje winy zawisły razem z Nim na krzyżu Golgoty. Albo co uczyniłeś z moim darem? Odrzuciłeś? Wzgardziłeś? Jakbyście się czuli, gdybyście teraz podczas tych świąt komuś ze szczerego serca, z miłości najgłębszej jakiś dar ofiarowali, a on odwrócił się i poszedł w drugą stronę. Prawda, że czulibyście się trochę? Przykro by wam było. I mnie też, i nam też. A co może powiedzieć Bóg, skoro darował swojego jednorodzonego Syna na tak straszną agonię, cierpienie, ból, odrzucenie, wzgardę, a ludzie odrzucają. Któż jest godzien sroższej kary niż ten, który krew Pana Jezusa Chrystusa zdeptał i odwrócił się od Niego? Jeśli tak robisz, kochany mój drogi przyjacielu, błagam Cię, napominam Cię, rozważ, jesteś na bardzo niebezpiecznej pozycji. A więc Bóg nas z tego będzie rozliczał. No ale idąc dalej, musimy także sobie powiedzieć, no darowałem dar Ducha Świętego. Dlaczego nigdy nie zabiegaliście o to, aby go przyjąć? I tak dalej, bo dar jest po to, żeby go przyjąć. A więc dary i owoce pochodzą od Ducha Świętego, a więc pochodzą od osoby, która została nam dana jako Kościołowi. I nie wolno ani drugich odrzucać, jednych wywyższać, a drugie odrzucać. Trzeba traktować wszystkie jako dar, cenny dar pochodzący od Boga i pozwolić Duchowi Świętemu, aby po pierwsze, aby objawiać Jego dary, a po drugie pozwolić, żeby przez nas manifestowały się, objawiały się Jego owoce. Stara natura musi tutaj zejść do podziemia. Stara natura musi być ukrzyżowana, aby ta nowa natura poprzez owoce Ducha objawiała naturę Chrystusową. Niech nas Bóg błogosławi.